Dziś już w nowej szkole. 32 uczniów społecznej zintegrowanej szkoły sportowej w Bytomiu będzie kontynuować naukę w szkole podstawowej nr 26. Zmiana miejsca nauki w środku roku szkolnego nastąpiła po tym, jak wszyscy nauczyciele społecznej szkoły zwolnili się z pracy. Bardzo się cieszymy w końcu, że ta sprawa została rozwiązana, bo to, że tak powiem, ciągnie się już od kwietnia zeszłego roku. Nasze dzieci już wtedy miały problem, bo wszyscy nauczyciele się zwolnili. No i teraz w końcu myślę, że będzie święty spokój z tym wszystkim. Zostaliśmy w momencie bez szkoły, bez nauczycieli. De facto budynek szkoły był, ale nie funkcjonował w ogóle. Pan dyrektor nie zastosował żadnej propozycji dla nas. Czy na przykład będzie w stanie 2 tygodnie załatwić nauczycieli, czy jakoś nam uzupełni to. Po prostu ciągle były zarzuty, pretensje, żadnych konkretnych jakichś ofert. Z konkretną ofertą wyszło miasto. Od dziś większość uczniów będzie kontynuowało naukę tutaj. Było to niełatwe zadanie zorganizować 6 oddziałów w szkole, nowej szkole tak naprawdę dla tych uczniów i przenieść w całości i uczniów i nauczycieli w inne miejsca, ale wzajemna współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i Urzędem Miasta Bytomiu zaskutkowała tym, że dzisiaj dzieci rozpoczęły naukę w nowym miejscu. Miasto zaoferowało nie tylko miejsce, ale także transport. O określonych godzinach dzieci przywozi i odwozi autobus. Na potrzeby nowych uczniów przeznaczone zostało odrębne skrzydło szkoły. Ze względu na to, że w tym segmencie C, gdzie mamy dwie nasze klasy pierwsze, te, które z naboru wrześniowego pozyskaliśmy, tam większość sal była pusta, nieużywane były sale, no także akurat no myślę, że nieprzypadkowo trafiło na nas, bo chyba władze znały sytuację, wiedziały, że takie możliwości tutaj po prostu są. Zamieszanie z przenoszeniem uczniów do innej szkoły spowodowane jest problemami finansowymi społecznej zintegrowanej szkoły sportowej w Bytomiu. Placówka powinna złożyć wniosek o dotację do końca września, a zrobiła to dopiero w grudniu. Miasto odmówiło więc przyznania dotacji na działalność. Dyrekcja odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło zaskarżone postanowienie i nakazało szkole swoich praw dochodzić przed sądem. Jak mówi dyrektor szkoły społecznej, Urząd Miejski celowo rzuca mu kłody pod nogi, żeby doprowadzić do zamknięcia szkoły. Funkcjonowanie szkoły nie tyle jest zagrożone, co zostało utrudnione. Poprzez zawłaszczenie dzieci, ja używam słowa zawłaszczenie, używając cudzysłowiu, dlatego że to jest decyzja rodziców. I zawsze tak jest, ale ona jest wymuszona działaniami Urzędu Miasta. I dodaje, że broni nie zamierza składać. Przekonuje, że zrobi wszystko, by szkoła nadal funkcjonowała. Chcemy wyjaśnić sprawę, być może centralnie, uzyskać wykładnię ostateczną, co w takich sytuacjach, i chcemy działać dalej. Nie wszyscy rodzice chcą jednak czekać. Większość cieszy się, że po tygodniu przerwy ich dzieci znów mogły pójść do szkoły.